Zanim zaczniemy, jeżeli szukacie tanich i sprawdzonych końców do FIFA 15, polecam Solo Gaming, gdzie możecie zapłacić przelewem PayPalem albo Bitcoinem, a wpisując kod JACOBPLAY macie 5% taniej. Link w opisie, polecam. Cześć, witajcie, z tej strony JACOB, witam was w kolejnym odcinku losowych schodów na moim kanale. Moi drodzy, czas na kolejny odcinek. Wiem, długo nie było, ale mam nadzieję, że teraz powróci i będzie częściej. Po prostu czas, ja wrzucam tylko jeden odcinek dziennie i czasem ciężko mi się wyrobić z losowymi składami, bo no mam załóżmy parę materiałów do wrzucenia, które wam powoli wrzucam. Słuchajcie, random player, o co tutaj chodzi? Losujemy trzech zawodników, dzisiaj będzie trzech złotych. No i na podstawie ich narodowości musimy stworzyć cały skład. Czy będzie to możliwe? Mam nadzieję, że tak. No to co, nie przedłużajmy, wylosujmy pierwszego osobnika. Dzisiaj fair, bardzo dobre trafienie. Znaczy wylosowanie w sumie. Tak, tylko że go trzeba inaczej pisać na akurat footheadzie. Leroy Fair jest naszym pierwszym zawodnikiem, czyli musi być drużyna z Holandii, ale jest to BPL, także super. Kolejnym zawodnikiem na dzisiaj, uwaga, jest Choupo-Moting z Schalke, z Kamerunu. No, tu już będzie na pewno troszeczkę trudniej, aczkolwiek mam nadzieję, że Kamerun także gdzieś się tam znajdzie. No i ostatnim zawodnikiem do dzisiejszego składu, uwaga, random player jest Rafinha. No, powiem szczerze, że jestem zadowolony, bo trzy świetne nacje, trzy świetne ligi. Szkoda tylko, że to nie jest lewy pomocnik, bo lewy obrońca wtedy by się połączył z Motingiem, ale no ale trudno. Dobra, ja już skład praktycznie zaraz będę robił. Widzimy się za chwilę i mam nadzieję, że efekt będzie bardzo dobry. Okej, moi drodzy, to jest skład, który stworzyłem i powiem szczerze, chyba to było najprostsze tworzenie składu, jakie przeżyłem. To trafiłem trzy świetne nacje: Kamerun, Holandia oraz oczywiście Brazylia. No i sama przyjemność było dobieranie tych zawodników. Najważniejsze osobowości oczywiście Robben, Eto, Van Persie, Santana, z Dante na obronie. No czego chcieć więcej, ten skład ma po prostu wygrywać. Także przetestujemy, zaraz przenoszę się na konsolę i zobaczmy, czy potrafi ten skład dokopać przeciwnikowi. Jedynie tutaj są, mam wątpliwości do Rafini, Wendela. No ale mam nadzieję, że pomimo ich tempa będą solidnymi bocznymi obrońcami. Okej, moi drodzy, skład przeniesiony już jest na konsolę i wygląda to naprawdę dobrze. Powiedzcie mi tylko, jakim cudem Eto mógł stracić praktycznie 15 stępa w jeden rok, tego nie wiem. Jej chyba tylko na to zna odpowiedź, a teraz to jest jeszcze jego wersja Inform, więc tempa ma troszeczkę więcej. Van Persie, Robben, wszyscy chyba nie mogą doczekać się, żeby zobaczyć, jak ten zespół zagra. No, powiem szczerze, że wygląda naprawdę dobrze, pomimo tego, że został stworzony z losowych składów. Mówię, największe braki to lewa, prawa obrona, no i ten lewa pomoc, ale reszta jak najbardziej wygląda konkretnie. Także zaczynajmy, przekonajmy się, jak wypadnie mecz. Okej, naszym przeciwnikiem będzie XXAA11 skład. O, kto by się spodziewał tego składu. Oczywiście jest to w sumie taka mieszanka troszkę, jak teraz tak patrzę. Troszkę MLS-u, troszkę Ligi Tureckiej. No i oczywiście Emenike z Martisem na przodzie. Robin Van Persie. Robin Van Persie, no musisz wykorzystać to sam. O, Robin Van Persie, przeszedł sobie wszystkich, ale bramkarza już nie. Wendel, prawie strzelił bramkę. No, podanie do Robina Van Persiego od Eto. Robin Van Persie, no to jest, musi być bramka. No to jest bramka, 1-0 od Robina Van Persiego. Ładna wymiana piłek między Eto i Van Persim. Eto po raz kolejny, ale sypie tymi piłkami. A Robin Van Persie, no musisz to wykorzystać. No. Van Persie, okej, Van Persie leci. Van Persie do Eto. Eto ma dobry shooting. Wow, ale to zmieścił, 2-0. Robben. Oj, Robben. Robben też jest chętny na bramkę dzisiaj. Robben. Eto. Wow, Eto, jak to. Eto, to jest bramka. Eto, to nie jest bramka? Robin, dobre przyjęcie, Robin. Nie odpuści tej akcji. Robin. Oj. No. Co? Nie ma faulu. Eto, ładne dami. Eto, no to musi być. No, panie sędzio, w takim momencie. Jest czerwona kartka. No to dajmy przywalić Robinowi. Nie będę strzelał tak jak zawsze, strzelę najdalej jak się da tutaj. Nie, no nie. LOL, nie trafił. Nie wiem, kto tam, Emenike? Oj, fatalnie. No, Robin, to jest twoja chwila prawdy. Robin Van Persie, 3-0.
No nie. No nie, utraciliśmy połączenie. Oczywiście chodzi o to, że gościu zrejczkwitował. Muszę wam powiedzieć, że sam w sobie skład jest świetny. Jeżeli tylko by wymienić, powiedzmy, no tak, kogo byśmy mogli wymienić? Choupo-Moutinga, Wendela, Rafinie, to skład jest naprawdę... Można nim normalnie grać. I to by było na tyle mojego dzisiejszego odcinka. Mam nadzieję, że wam się podobał, bo no wylosowaliśmy akurat super nację. Także Robin, Van Persie, wszyscy ci mogli się znaleźć w naszym składzie dzisiaj. No i mam nadzieję, że następnym razem będzie równie fajnie i równie dobre nacje i zawodnicy nam się przydarzą. Trzymajcie się i do zobaczenia kolejnym razem.